Bardzo dziękuję bratu Mateuszowi za ten wstęp. Ja pamiętam, jak ja miałem dyskusję z moją ciocią. Nie wiem, czy, czy, czy wy tak mieliście, ale my, właśnie z pierwszego pokolenia, to czasami nam zarzucano, że my wiary ojców porzuciliśmy. I słuchajcie, okazało się później, w jakimś tam okresie już od mojego nawrócenia, że zarówno mój dziadek, jak i jego brat byli luteranami. Mój brat rodzony mojego dziadka był pierwszym powojennym starostą Szczytna, tam gdzie dzisiaj brat Andrzej Seweryn jest pastorem i, i siedział dwa razy w komunistycznym więzieniu za to, że ściągał misje luterańskie ze Szwecji, które pomogły odbudować Szczytno. I kiedy on jeszcze żył, udałem się do niego już no już był takim naprawdę człowiekiem, który już nie wstawał z łóżka, ale udało mi się z nim porozmawiać i okazało się, że ich wujek, czyli nie wiem, kto to dla mnie był, ale ich wujek był Misjonarzem, pastorem baptystycznym, niemieckim, w Polsce, był weterynarzem i jeździł podczas wojny na koniu od wioski do wioski i oferował, że będzie leczył za darmo zwierzęta, i przy tym głosił, ogłosił Ewangelię. Nieraz do niego strzelali, no bo wiadomo, Niemiec po wojnie, ale yy, słuchajcie, pamiętam, jak rozmawiałem kiedyś z ciocią, i ona mówi, że ty tam wiarę ojców porzuciłeś, ja mówię, jak to? Ja mu właśnie odzyskałem, Halleluja! <laughs> nie? No bo właśnie zobaczcie, że naprawdę Bóg jest Bogiem z pokolenia w pokolenie i nawet są obietnice biblijne, które nie są tematem naszego dzisiejszego rozważania, ale są obietnice biblijne, w które wierzymy, które wyznajemy, że Bóg będzie błogosławił również nasze dzieci i dzieci naszych dzieci i dzieci dzieci naszych dzieci i tak dalej i tak dalej. I to jest właśnie to czego też świadkami byliśmy dzisiaj, <laughs> kochani. Tak jak mówiłem na górze, nie wiem czemu ja mam tutaj jakiś taki dziwny pogłos. <laughs> Straszny, tutaj, jakby coś mi tutaj. No ale dobra. Tak, słuchajcie. Wiecie co? Ja naprawdę przepraszam, ale nie będzie, nie będzie możliwe dzisiaj, żeby pewne przeżycia, które przywiozłem z Pakistanu, nie wypłynęły ze mnie. Podczas tego wyjazdu, jedno z kazań, które głosiłem, to głosiłem w tych antysławnych. Antysławnych fabrykach cegieł w Pakistanie. No, możemy mieć różne opinie na, te, na ten temat, ale tak jak powiedziałem w jednym z filmików, które tam nagrałem, jak ktoś nie był i nie widział, to, to ciężko mu jest w ogóle zrozumieć i wydaje mi się, że ciężko jest mu tak naprawdę mieć jakąś obiektywną opinię. Ale słuchajcie, jest też taka fabryka, w której większość niewolników to są chrześcijanie. I oni tam w niedzielę normalnie mają nabożeństwa, normalnie w tygodniu mają nabożeństwa i ja na takim nabożeństwie głosiłem. Yy, I to jest przeżycie, które będę niósł chyba do końca życia yy, i wydaje mi się, że jeśli przeżyłem kazanie w takich okolicznościach, to przeżyję każde, nawet z pogłosem, który mi tutaj <noise> dziwnie wali w twarz. To są niesamowite przeżycia yy, i... I chciałbym o nich trochę może poopowiadać, może kiedyś po prostu odwiedzę was, Wasz zbór i powiem o jakichś o jakich przeżyciach z podróży. Natomiast dzisiaj jesteśmy świadkami chrztu i wypadałoby, żeby cokolwiek o tym chrzcie powiedzieć i dlaczego my go celebrujemy w taki, a nie inny sposób. A żeby to zrobić, zaproszę Was do jednego z tekstów, który dla mnie jest osobiście jednym z najważniejszych, no właśnie, dla mnie tekstów na temat chrztu w Nowym Testamencie. Nie ma ich swoją drogą tak dużo, więc, więc te kazania chrzcielne przez lata czasami się powtarzają. Ale ten jest dla mnie taki wyjątkowy naprawdę. To jest fragment z Dziejów apostolskich z XVI rozdziału. Przeczytam wersety od 30 do, od 30 do 34. Przeczytamy tylko krótki fragment, potem opowiemy sobie trochę o szerszym kontekście tego fragmentu, więc cztery wersety od 30 do 34. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł, Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony. A oni rzekli, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. W tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. I wprowadził ich do swego domu, zastawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. Kochani, szesnasty rozdział dziejów apostolskich to po prostu opowieść właśnie o przeżyciu apostołów. Wiecie, jedna z rzeczy, za którą ja bardzo lubię Biblię, to to, że ona uczy teologii na podstawie opowieści. Nie wiem, jaką Ty masz osobowość. Ja akurat lubię czytać komentarze, encyklopedie, lubię listy Pawła, ale zdaję sobie sprawę, że mamy różnorodność osobowości i niektórym ludziom takie fragmenty mocno dydaktyczne albo jakieś takie książki mocno dydaktyczne, oni potrzebują bardzo dużo czasu, żeby je przetrawić. I wiecie, Bóg nas doskonale zna. I wie, że historia, po prostu opowieść o czymś, co rzeczywiście się wydarzyło, rzeczywiście ludzie, rzeczywiste miejsca, prawdziwe wydarzenia, jest dla nas łatwiejsza do przyswojenia. I zarówno jak czytamy Stary Testament, jak i kiedy czytamy Nowy Testament, to widzimy tam mnóstwo historii, po prostu wydarzeń biblijnych, na podstawie których Bóg uczy nas teologii, uczy nas czegoś ważnego na... Na temat swojej historii zbawienia, czy po prostu no dzisiaj dla nas takim tematem jest chrzest. I tutaj mamy fragment takiego przeżycia, które apostołów spotkało w mieście Filipi. Oni tam głosili Ewangelię i za głoszenie Ewangelii trafili do więzienia. I znowu słuchajcie, wracam z kraju, gdzie chrześcijaństwo nie jest wiodącą religią. Jest to kraj muzułmański, gdzie rząd jak gdyby otwarcie nie prześladuje chrześcijan, ale zdaje sobie sprawę, że takie prześladowania mają miejsce. Więc no właśnie, na przykład prowadziłem, prowadziłem kilkudniową ewangelizację w Faisalabadzie. To jest dokładnie to miasto, gdzie w 2017 roku spłonęły kościoły. Więc można powiedzieć, że nie tak dawno, no 8 lat temu, 7 lat temu, Prześladowania dalej mają miejsce, i są takie miejsca na tej ziemi, gdzie za zwiastowanie Ewangelii można trafić do więzienia. Więc ta historia, chociaż może nam w naszym kraju wydawać się nieco ekstremalna, chciałbym Wam powiedzieć, że takie rzeczy cały czas się zdarzają i ludzie przeżywają podobne problemy. Ale co mnie bardzo buduje, to to, że ludzie Boży, że. Apostołowie i ta, również dzisiaj pastorzy, ewangeliści, dobrzy ludzie są gotowi iść w takie miejsca i zwiastować Ewangelię pomimo zagrożeń. To jest niesamowite, słuchajcie. I tutaj też widzimy, że apostoł Paweł zwiastował Ewangelię i o, stało się coś takiego, że nagle jakaś kobieta, która była związana jakimś duchem, demonem, duchem Pytona, ona została uwolniona. Prawda? I znowu tutaj może nam się wydawać, że jakaś egzotyka, jakieś demony, jakaś związana kobieta, jakieś uwolnienie. Ale znowu słuchajcie, Faisalabad to z jednej strony miasto bardzo takie um, fundamentalne, konserwatywne, jeśli chodzi o islam, ale no to jest część dawnych Indii, więc tam jest mnóstwo świątyń hinduskich. I generalnie ludność jest podzielona na takie trzy grupy. Są muzułmanie, są hindusi i są chrześcijanie, a nawet chrześcijanie dodają jeszcze czwartą grupę, która tutaj w naszym kraju może być znana, nominalni chrześcijanie. I wiecie, kiedy, kiedy jednego dnia w kościele zgromadziło się naprawdę mnóstwo, mnóstwo osób, ponad 300 osób. Akurat tam w salabadzie. I głosiliśmy Ewangelię. Około 40 osób oddało swoje życie Jezusowi, i niektórzy z nich krzyczeli. Niektórzy z nich, no właśnie, przeżywali jakąś formę uwolnienia, dlatego, że byli po prostu z hinduskiego, z hinduskiego świata. W piątek jeszcze byli w świątyni hinduskiej, a w niedzielę usłyszeli zwiastowane słowo. Duch święty ich pociągnął, odpowiedzieli na to. Więc. No właśnie, myślę, że Mateusz widziałeś podobno rzeczy w Afryce, to samo, gdzie, gdzie ludzie, którzy zaangażowani w jakąś formę ma, magii, a czytamy o tej kobiecie, że była wróżką, że wróżyła, z inspiracji demona wróżyła yy, i ona została uwolniona. I, i takie rzeczy się dzieją, takie rzeczy, <laughs> takie rzeczy mają miejsce. Wydaje mi się, że powinniśmy w pokorze przyznać, że... Mają również miejsce w naszej postoświeceniowej czy, czy oświeconej Europie. Po prostu my czasami myślimy o nich inaczej, staramy się szukać innego wyjaśnienia, może niekoniecznie w kościelnym kontekście, ale yy, właśnie mamy różne wyjaśnienia na ten temat. Ale wiecie co? Jezus Chrystus, on jest naprawdę wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. I jeśli ktoś potrzebuje uwolnienia, to Chrystus, kiedy wkracza w jego życie, to go uwalnia. I to samo stało się z tą kobietą w XVI rozdziale. No ale ona miała władców, ona miała panów. I kiedy demon odszedł, kiedy demon wyszedł, no to straciła moc wróżenia. Już nie była w stanie przepowiadać przyszłości. No więc jej panowie, jej właściciele, stracili zysk. I bardzo im się to nie podobało. I tutaj znowu, kochani, tak samo dzisiaj, wiecie, dla niektórych ludzi ważniejsze są pieniądze niż wolność człowieka. Dla niektórych ludzi ważniejsze jest to, co mogą zyskać, to, co mogą zarobić na człowieku, niż ich prawdziwa wolność. Ci ludzie zaprowadzili apostoła, apostoła Pawła i Sylasa przed, przed władców, przed pretorów, i tak znaleźli się oni w więzieniu. Ale wiecie, będąc w więzieniu, w 25 wersecie czytamy, że wiecie, co człowiek robi, kiedy jest w więzieniu. Pomyśl sobie przez chwilę, że budzisz się w więzieniu. I to jeszcze wiecie, w czasach rzymskich albo w jakimś takim kraju, właśnie, gdzie ktoś może zakończyć Twoje życie. Budzisz się o północy w więzieniu i myślisz sobie, czy jutro umrę? Czy to już jest mój koniec? A może martwisz się o rodzinę. Może myślisz sobie o tym, że jakieś plany, które miałeś na życie, nie zostaną wykonane. Może myślisz sobie, że, że chciałbyś jeszcze osiągnąć to, to, to i to, zrobić coś w życiu. I wydaje mi się, że to są dobre myśli. Ja nie, nie uważam, że apostołowie do końca ich nie mieli. Ale wiecie, co mnie buduje? Że oni o północy uwielbiają Boga. Że oni śpiewają. Że to, co jest dla nich ważne, to w takim więzieniu, które mogło zakończyć ich życie, oni wielbią Jezusa. Oni go chwalą. I wiesz, chciałbym ci zadać pytanie. <laughs> Każdy z nas przechodzi przez różne więzienia. Każdy z nas ma taki moment w swoim życiu, gdzie czuje się jak w więzieniu. A ja chciałbym się ciebie zapytać, czy potrafiłbyś w tym więzieniu uwielbiać Boga? Czy byłbyś w stanie oddać Bogu chwałę i śpiewać Mu z mocą, ponieważ On jest panem Twojego życia, ponieważ On jest Twoim królem, ponieważ zadeklarowałeś, że należysz do Niego? I będziesz to ogłaszał wszemi wobec. Dosłownie kilka dni temu, ostatni dzień na naszej, naszego pobytu, już nie w Faisalabadzie, ale w okolicach Lahore, stwierdziliśmy, że zrobimy coś szalonego. I z samego dnia, z samego, ra, z same, z samego rana, słuchajcie, autobusy, riksze, takie, takie traktory, ciągniki, wiecie, z przyczepami. Po prostu wyjechały na ulicę i zaczęli ludzie zadawać ludziom pytania: Chcecie jechać na ewangelizację? I kto wsiadł na traktor, kto wsiadł na likrze, kto wsiadł do autobusu, ten przyjechał. Słuchajcie, zebrało się razem ponad 600 osób. Możecie pewnie niektórzy z Was widzieli zdjęcia. Ponad 600 osób w muzułmańskim kraju. 600 osób wsiadło na te traktory, na te riksze, i przyjechało do chrześcijańskiego centrum, do chrześcijańskiej szkoły, słuchać Bożego Słowa. Ponad 50 osób oddało swoje życie Jezusowi. Ale najpierw musiało być spotkanie. Czy Ty wiesz, co to oznacza dla naszej szkoły? Czy Ty wiesz, że ludzie dowiedzą się o tym, że tutaj jesteśmy? Czy Ty wiesz, że ludzie dowiedzą się, że tutaj są chrześcijanie? I czy ty wiesz, czy zdajesz sobie sprawę, że może to oznaczać dla nas niebezpieczeństwo? Ale pomimo tego zagrożenia, pomimo tego zagrożenia, ci ludzie wszyscy jednym głosem powiedzieli, Jezus Chrystus jest naszym Panem i będziemy to ogłaszać, będziemy to zwiastować naszym, nawet naszym wrogom. I wiecie, ci ludzie, to jest niesamowite. Paweł i Sylas siedzą, modlą się i modlili się i śpiewem, wielbili Boga, a wszyscy więźniowie przysłuchiwali się temu. Oni chwalą Jezusa w takich okolicznościach. Niesamowite. I zobaczcie, że Bóg, Bóg ma upodobanie w takich rzeczach. Bóg ma upodobanie, kiedy potrafisz uwielbiać go w takiej chwili. I nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi. 26. Werset, zachwiały się fundamenty z więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. I kiedy ten strażnik więzienia, który jest bohaterem tych wersetów, które przeczytaliśmy, kiedy on zobaczył, co się stało, kiedy zobaczył to potężne Boże działanie, on padł na kolana i zadał apostołowi pytanie: Co ja mam robić, żeby być zbawiony? Nie, nie wiem, jak Wy, ale ja. Raz w życiu usłyszałem dokładnie takie same słowa od jednego człowieka. A on mieszka teraz w Anglii, niektórzy go znają, Piotr Stolarek. Kiedyś przyjechał na nabożeństwo, mieszkał w domu dziecka, wychowywał się w domu dziecka. Przyjechał na nasze nabożeństwo i po nabożeństwie zadał mi dokładnie to. Ja nie wiem, on chyba nawet nigdy nie czytał tego tekstu, wiecie? A dokładnie tymi samymi słowami po nabożeństwie powiedział Michał, co ja mam czynić, żeby być zbawionym. No, ja nie miałem dla niego żadnej innej odpowiedzi niż ta, którą dali apostołowie. Oni znaleźli się w więzieniu dlatego, że zwiastowali Ewangelię. Co to jest Ewangelia? No, słuchajcie, czuję się trochę jakbym głosił do chóru, jak to się czasami mówi wśród Amerykanów, bo widzę przed sobą bardzo dużo ludzi wierzących, ale muszę się upewnić: Ewangelia, dobra nowina, Ewangelia zaczyna się od złej nowiny. Ta zła nowina brzmi, że ty i ja jesteśmy grzesznikami. I musimy to przyjąć, musimy to przetrawić, ponieważ dopóki nie przyjmiemy złej nowiny, nie będziemy w stanie przyjąć dobrej. Zła nowina jest taka: ty i ja jesteśmy grzesznikami. W Bożych Oczach, ty i ja zasłużyliśmy sobie tylko i wyłącznie na jedną rzecz: na śmierć, na piekło. Taka jest prawda. Nikt z nas nie jest w stanie z tej beznadziei, grzeszności człowieka się sam wydostać. Apostoł Paweł mówi, że jesteśmy martwi w swoich grzechach. Co potrafi zrobić trup? No nic, no może śmierdzieć, nie? I leżeć. Przepraszam, ale taka prawda. Trup nie może zrobić nic. Dlatego Bóg coś zrobił. Ze względu na to, że ty i ja nie byliśmy w stanie zrobić nic, dlatego Bóg coś zrobił i tu zaczyna się dobra nowina. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat i oddał swoje życie za mnie i za ciebie, abyśmy mogli być zbawieni. To znaczy, żeby kara za twoje i moje grzechy mogła zostać złożona na niego, a jego życie a Jego przebaczenie, a Jego dobroć, miłość i łaska mogłaby na, mogła zostać nam dana przez wiarę zupełnie za darmo. Amen? To jest w wielkim skrócie dobra nowina. Powinienem jeszcze wspomnieć o sądzie ostatecznym, że będzie taki dzień, w którym Jezus będzie sądził świat i zobaczy, co zrobiłeś z to Jego ofiarą na krzyżu. Powinienem jeszcze wspomnieć o niebie i tak dalej, i tak dalej, ale wierzę, że ten. Podstawowa rzecz, jeśli chodzi o Ewangelię, i będzie nam wystarczająca, żeby <laughs> pójść dalej w tym rozważaniu. On się dokładnie o to zapytał, co ja mam zrobić, żeby być zbawiony. I Paweł nie odpowiedział mu nic innego, bo nie ma innej drogi. Jest tylko jedna: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Opowiadałem na górze o młodej dziewczynce, ma na imię Sitara. Kiedyś na jednym z wydarzeń, spędziłem z nią dużo czasu. Narysowała mi piękną kartkę, która stoi u mnie w biurze w bardzo szczególnym miejscu. Wspaniałe świadectwo młodej dziewczynki, która bardzo chciała nauczyć się czytać i pisać. Pomyśl sobie o tym, dzisiaj nasze wszystkie dzieci chodzą do szkoły, a tam była młoda hinduska wychowana w hinduskiej rodzinie, która bardzo chciała nauczyć się czytać i pisać. Więc dowiedziała się, że jest taka chrześcijańska szkoła i poszła na jednym z wydarzeń do jej dyrektora, pastora Hanuka, i zapytała się, czy on nie zabrałby jej do szkoły. No, więc on poszedł do jej rodziców, hindusów, powiedział, że to jest chrześcijańska szkoła, że bardzo chętnie nauczą ją czytać i pisać, ale będzie czytała Biblię. I czy oni się na to zgadzają? A oni z chęci tego, żeby ich dziecko nauczyło się czytać i pisać, zgodzili się. Więc ona poszła do tej szkoły i zaczęła uczyć się czytać i pisać, czytając Biblię. Duch Święty zaczął do niej przemawiać. Nawróciła się, poprosiła o chrzest. Rodzice się zgodzili. Ojciec zaczął otwierać się, zaczął pyta zadawać pytania, zaczął pytać, co to jest, co to za no nowa... Że tak powiem, wiadomość, której uczą się w szkole, i cała rodzina się nawróciła. I to właśnie ich miałem przyjemność chrzcić w Pakistanie. Między innymi oczywiście, między poza innymi historiami. Wiecie, to jest to, że Bóg cały czas wykorzystuje, wykorzystuje dobrą nowinę, żeby docierać do kolejnych osób, które zaczynają z inspiracji Ducha Świętego zadawać to pytanie: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom. Dzisiaj mówiliśmy sporo o pokoleniach i powoływaliśmy się na to, że są obietnice, które mówią o tym, że Bóg jest Bogiem z pokolenia w pokolenie, ale nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o jednej rzeczy. Obietnice są ważne i wszyscy je wyznajemy. Ale dobrze o tym wiecie. Ja mówię to jako pastor z ponad 20-letnim 20 doświadczeniem. Bardzo często spotkałem ludzi, którzy powoływali się na ten werset i mówili, że nie ma innego wyjścia: nasze dzieci muszą się nawrócić. Albo nasz, mój mąż musi się nawrócić. Albo moja żona musi się nawrócić, ponieważ tak jest napisane: uwierz w pana Jezusa, będziesz zbawiony ty i twój dom. Konkret, tak. Słuchajcie, no nie do końca. Wiecie, egzegeza, nie będziemy tutaj robić egzegezy, język grecki ma swoją gramatykę, trzeba się czasami wczytać w oryginał, jak to zostało napisane, w jakim trybie, co z tego wynika i jakie są tego wnioski. Więc chciałbym Wam powiedzieć, że generalnie można by tłumaczyć, a może nawet chyba trzeba by tłumaczyć ten werset tak. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, a jeśli członkowie Twojego domu uwierzą, to oni też będą zbawieni. Ponieważ zbawienie jest dla wszystkich, oferta zbawienia jest dla wszystkich. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy też zrozumieli, że tak, Bóg błogosławi nasze dzieci, tak, są fragmenty, które mówią, że nasze dzieci są święte, ale ten fragment po prostu pokazuje, że jeśli nasze dzieci uwierzą, to one też będą zbawione. To jest bardzo ważna różnica, która myślę, że powinna dosyć często być zwiastowana, ponieważ ludzie. Uznają ten werset za coś, czym on nie jest. I potem mają z tego powodu jakieś rozczarowania. Natomiast moc Ewangelii jest dostępna dla wszystkich i zobaczcie, że. Że ten człowiek odpowiedział, że on naprawdę uwierzył, że gdy nastał dzień. Że on tej godziny w nocy zabrał ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i jego wszyscy domownicy. Więc on odpowiedział na to głoszenie Ewangelii, on powiedział tak, ja chcę, i wynikiem tego był chrzest. Czego nas to uczy? No to, że najpierw uwierzył, a później został ochrzczony. Nieodwrotnie. I jeszcze jedno, wiecie, ten fragment bardzo często jest czytany i mówi się nam, że o, widzicie, cały dom został ochrzczony, a to oznacza, że musiały być tam jakieś niemowlęta. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś, ale ten werset bardzo często jest w ten sposób używany. Że skoro cały dom, wszyscy domownicy, no to w dużym domu na pewno były jakieś niemowlęta, więc one też zostały ochrzczone. Ale zwróćcie uwagę na to, co tu jest napisane. Wszyscy słyszeli słowo oni byli w stanie słyszeć słowo. Paweł głosił im słowo. To znaczy wszystkim, którzy byli w domu była zwiastowana dobra nowina. To oznacza, że wszyscy, którzy tam byli, byli zdolni słuchać. To znaczy, że byli świadomi. Nie wiem w jakim byli wieku, ale byli na tyle świadomi, że byli w stanie przyjąć słowo. Po drugie, inne tłumaczenie mówi, że oni dawali się ochrzcić. No jak może niemowlę dać się ochrzcić? Niemowlę nic nie może dać, ale jeśli jesteś na tyle świadomy, żeby Ewangelię przyjąć, to możesz też dać się ochrzcić. Więc ten fragment nie może nam służyć jako argument za to, za tym, że mamy chrzcić niemowlęta, całe domy. Ten fragment mówi tylko i wyłącznie to, że apostoł Paweł zwiastował Ewangelię w tym domu, oni byli zdolni go słuchać, byli zdolni na nie odpowiedzieć i byli zdolni dać się ochrzcić. To jest bardzo ważne, bo ludzie nawet nas dzisiaj zada nam zadają pytanie, dlaczego chrzcimy osoby dorosłe bądź też świadome. Tak? Nie zawsze ta górna granica 18 lat jest wymagana, ale dlaczego chrzcimy osoby świadome? Właśnie dlatego. Chrzcimy osoby, które są zdolne słuchać Ewangelii, są zdolne odpowiedzieć na Ewangelię i są zdolne dać się, ochrzcić. Wiecie, ile czasu Michał spędził z tymi młodymi osobami pytając się czy robisz to dla rodziców? Nie. Czy robisz to dlatego, że pozostała czwórka się chrzci? Nie. Wiecie, chcieliśmy się upewnić, że to jest ich decyzja, że to jest ich krok, że oni są świadomi tego, czym jest Ewangelia, kim jest dla nich Jezus Chrystus i że to oni sami dają się ochrzcić, a nie robią to pod jakąkolwiek presją. Amen. To jest bardzo ważne, słuchajcie. Dlatego chrzcimy jeśli chodzi o otwock, mamy pewną tradycję. Nie ma sztu bez? Ogórków. Dokładnie. Teraz wszyscy z radości myślą sobie, o co biega. No, nie ma sztu bez ogórków. Słuchajcie, jeśli chodzi o otwock, nie ma sztu bez ogórków. Dlaczego? Dlatego, że kolejne pytanie, które często się pojawia, to dlaczego nie chrzcimy przez pokropienie albo przez polanie? Dlaczego chrzcimy przez zanurzenie? I co z tym mają wspólnego ogórki? No, pozwólcie, że zaczerpnę łyka i wam powiem. W wodzie nie ma żadnych ogórków. Ktoś może powiedzieć: No, jesteśmy baptystami. Nazwa naszej denominacji pochodzi od fajnego greckiego słowa baptizo. Dlatego nazywamy się baptyści, ochrzczeni. Kiedyś anabaptyści, powtórnie ochrzczeni, był taki ruch, ale dzisiaj baptyści, ochrzczeni. Ale wiecie, kiedy archeolodzy badają sobie różne rzeczy i e, <laughs> był taki wulkan, który wybuchł około tam 70. któregoś roku... E, i takie sławne miasto Pompeje, które tam zostało, wiecie, zalane. I nie dokładnie w Pompejach, ale gdzieś tam w okolicy już dokładnie nie pamiętam, bo to też jakaś wiadomość, którą czytałem lata temu, ktoś znalazł najstarszy dokument, najstarszy datowany, istniejący dokument, w którym po raz pierwszy pojawia się z zachowanych dokumentów słowo Baptizo. Więc mamy starożytny dokument. Jeszcze nawet sięgający trochę greki klasycznej, która jest troszeczkę inna niż ta greka kojne, w której został pisany, napisany nowy testament. I mamy bardzo stary dokument, w którym po raz pierwszy, najstarsza, najstarsze użycie słowa baptizo. I wiecie czym jest ten dokument? No starożytnym przepisem na marynowane ogórki. Jest tam napisane. Może jak pogrzebiecie, to znajdziecie to sobie w internecie. Jest tam napisane, że żeby zrobić dobre marynowane ogórki, no już mamy zimę, jesień się skończyła, ale widzę dużo gospodyń domowych, które są na pewno bardziej doświadczone niż ja, więc współpracujcie trochę ze mną, kochani. Żeby zrobić takiego dobrego, nie wiem co, co wolicie, czy kiszone, czy konserwowe, bo to różne gusta są, wiecie, ale żeby zrobić takiego dobrego ogórka, to możemy go tak wziąć i tak pokropić marynatą? Co? Możemy czy nie? Możemy, ale. Znaczy, że nie Nie tędy droga. Nie tędy droga, tak? No dobra, no to spróbujmy inaczej. A może jak weźmiemy tego ogórka, tak chwycimy go za ten ogonek i tak go polejemy. Zrobi się? Co? No to co musimy zrobić? Słuchajcie, słowo Baptizo. Od zawsze oznaczało zanurzyć coś w czymś. Więc musimy zanurzyć ten ogórek w marynacie, a najlepiej zostawić go jeszcze tam, żeby przesiąkł, prawda? I tego właśnie symbolem jest chrzest. My jesteśmy zanurzeni w Chrystusa, pogrzebani w Chrystusa. Nasze stare życie zostało zanurzone w nim. Umarliśmy, by powstać w nim do nowego życia do nowego doświadczenia. Tym jest właśnie nowonarodzenie. Chrzest pokazuje to, co wszyscy przeżyliśmy wewnątrz. I dlatego te ogórki są na tyle ważne, że pokazują nam, że prawdziwym, biblijnym e, sposobem, w jaki powinniśmy chrzcić jest całkowite zanurzenie. Ponieważ właśnie wtedy ten obraz, ten symbol, ten, e, ten ta wspaniałe porównanie jest zachowane. Zostaliśmy pogrzebani w Chrystusa i wynurzamy się do nowego życia. I to dokładnie stało się. Oni dawali się ochrzcić, więc byli w stanie. Kiedy 32 werset mówi, że głosili Słowo Pańskie Jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Więc byli to ludzie, którzy byli w stanie słuchać słowa, byli w stanie przyjąć Słowo, byli w stanie dać się ochrzcić i zostali ochrzczeni. Tak jak właśnie greckie słowo baptizo mówi, czyli zostali ochrzczeni przez całkowite zanurzenie. I Jakie były tego owoce? No, właśnie takie, jak to, gdzie dzisiaj jesteśmy. Radość, 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 aleluja. Oni wszyscy radowali się, amen. No, jesteśmy w radości, weźcie się trochę, uśmiechnijcie No, aleluja! No, <grym> No tak, my, my baptyści chwalimy Boga w Duchu, tak? Tak, ja zdaję sobie sprawę, jestem w tej denominacji od samego początku mojego chrześcijaństwa, ale słuchajcie, oni się radowali, oni byli uradowani. Dlaczego? Dlatego, że Jezus ich zbawił, dlatego, że przyszło nowe życie, dlatego, że przyszła nowa rzeczywistość. Stare przeminęło, jak śpiewaliśmy, nastało nowe. Przyszedł Chrystus i zmienił wszystko. Wywrócił moje życie do góry nogami. Słuchajcie, ja naprawdę, ja wiem, że słyszeliście tą historię tysiące razy, ale ja wspomniałem nam sobie często z moją mamą, słuchajcie, wiecie, że ja byłem narkomanem. Ja ćpałem heroinę przez pięć lat, nawróciłem się jako bezdomny człowiek w 2000 roku. I pamiętam jak dzisiaj, jak zadzwoniłem do mojej mamy i powiedziałem: Mamo, ja nie chcę od ciebie nic. Nie chcę od ciebie pieniędzy, nie chcę od ciebie nic. Chcę tylko, żebyś przyjechała na mój chrzest. Chcę tylko, żebyś przyjechała i mnie zobaczyła. To wszystko. Nic więcej od ciebie nie chcę. Do dzisiaj pamiętam, jak przez słuchawkę usłyszałem, że z narkotyków w sektę wpadł. Ale mówię, mamo, nic od ciebie nie chcę, tylko żebyś mnie zobaczyła. I kiedy ona przyjechała z Olsztyna do Żyrardowa i kiedy wchodziła przez drzwi kościoła i tylko zobaczyła mnie, nic więcej, upadła tam w przedsionku kościoła na kolana i krzyknęła na cały głos: Tylko Bóg mógł zmienić mojego syna. Ktoś podbiegł do niej, poprowadził ją w modlitwie. Dzisiaj jest sama osobą wierzącą, jest członkiem zborów w Wolsztynie. Wiecie czemu? Dlatego, że ta radość jest, ona, ona jest naturalnym wynikiem tego, że Jezus zmienił nasze życie. Że Jezus naprawdę przyszedł. I tak, tak jak mówił Michał do młodych, oni są wychowani w rodzinie wierzących. Diabeł będzie przychodził i mówił: A czy to do końca tak z Tobą było? Ale słuchajcie, taka jest prawda, taka jest rzeczywistość. Stare przeminęło, nastało nowe. Dlatego radujmy się. Dziękujmy Bogu. Dlatego, że on naprawdę nas zbawił. On naprawdę nas uratował. Dzięki niemu mamy nowe życie w nim i jemu należy się za to chwała. Amen. 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 Hallelujah. Więc kochani, podsumujmy to, co już kilka razy podsumowałem, ale trzeba powtarzać, bo tak się uczymy. Człowiek musi uwierzyć, zanim zostanie ochrzczony. Nie odwrotnie. Ja wiem, że w naszym kraju jest odwrotnie, ale w Biblii nie jest odwrotnie. Najpierw wiara. Później chrzest. Po drugie, człowiek musi być zdolny przyjąć Słowo. On musi być na tyle świadomy, żeby słuchać Ewangelii i osobiście ją przyjąć. Po trzecie, musi być na tyle świadomy, żeby sam dać się ochrzcić. To musi być jego decyzja. Nie rodziców, nie mamy, nie społeczeństwa, nie kolegów, nie kogoś innego, tylko Twoja osobista decyzja. I po trzecie, po, po czwarte, przepraszam. Owocem tego wszystkiego jest przemienione życie, owocem tego wszystkiego jest radość, której doświadczamy jako przemienieni, nowonarodzeni ludzie wierzący. I tego byliśmy dzisiaj świadkami i za to chciałbym, żebyśmy teraz powstali i oddali Bogu chwałę. Amen.